Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was chłodzenie w wersji 360 mm. Jest to chłodzenie Silent Loop 2 od firmy Be Quiet. Także zapraszam Was do oglądania. No i oczywiście, moi drodzy, tak jak powiedziałem na wstępie, mamy chłodzenie Silent Loopa, to jest dwójeczka, czyli tutaj chłodzenie od Be Quiet'a. Przede wszystkim jest to bardzo wydajne i bardzo ciche chłodzenie, które zamontujemy na procesorze właśnie 5900X w celach testowych. No i zobaczmy, co mamy w opakowaniu. Nie wiem, czy mam tutaj gdzieś nóż, nie mam pod ręką na pewno, więc spróbuję się tak dostać do tego opakowania. Może być ciężko. Dość mocno ta folia jest zapieczętowana. Dobra, zobaczymy, jak ono wygląda. No i oczywiście wiadomo, że najważniejsze to efekty, ale efekty wizualne też, moi drodzy, się liczą, dlatego że no fajnie, jak taki PC też ładnie wygląda, prawda? Więc przetestujemy dzisiaj sobie to chłodzenie, zobaczymy, jakie będą temperatury, jaka będzie kultura pracy i czy jest ono warte swojej ceny, warte polecenia. No to lecimy, moi drodzy. Uwaga. O, tutaj mamy piankę, mamy instrukcję, mamy informacje, broszurki. Tutaj mamy pewnie instrukcję. O, tutaj jest nawet... Tak, tutaj mamy całą instrukcję, jak zamontować to chłodzenie. I do tego jest jeszcze taka pineska, moi drodzy. Znaczy pineska, igła, czy jak to się tam fachowo nazywa. Tak jak macie w smartfonach do otwierania tutaj miejsca na kartę SIM. Tutaj mamy oczywiście zestaw, mamy pastę, mamy tutaj zestaw do mocowania na AMD, na Intela. Natomiast pełna specyfikacja i kompatybilność oczywiście znajdzie się w opisie pod filmem. Mamy zestaw trzech wentylatorów. To są właśnie Silent Wingsy trójki. Trzy wentylatory. Nie mamy tutaj jakiegoś tam nie wiadomo jakiego podświetlenia RGB. Wszystko jest bardziej właśnie tak raczej stonowane. No i tutaj, moi drodzy, znajduje się jeszcze buteleczka z płynem. Dodatkowo mamy chłodnicę oraz pompkę. A tutaj jeszcze znajdują się śrubki i niezbędne przewody, którymi to podłączymy sobie wszystkie wentylatory. To tak, pudło idzie na razie na bok. Tutaj zajmiemy się teraz chłodnicą. Pompka w ogóle bardzo, bardzo fajnie wygląda. To sobie też zdejmiemy i teraz tak, wyciągniemy sobie to i zobaczcie, tutaj oczywiście mamy wszędzie folie zabezpieczające, trzeba pamiętać, żeby tą folię tutaj zdjąć przed założeniem. No i nasza chłodnica, więc nie pozostaje nic innego, jak moi drodzy, rozpakować wszystko, zmontować, założyć na procesor i zobaczyć, jak to działa. No to lecimy! Silent Loop 2 to bardzo ciekawa propozycja od producenta Be Quiet. W zestawie poza samą chłodnicą, przymocowaną na stałe do pompki, znajdziemy jeszcze wentylatory Silent Wings 3, których maksymalna prędkość obrotowa to 2200. Charakteryzują się one przede wszystkim cichą pracą na właśnie niskich obrotach. Sama pompa to trójkomorowa konstrukcja, która jest naprawdę bardzo cicha, wręcz praktycznie niesłyszalna. Dodatkowo w zestawie dostajemy płyn chłodniczy, którym możemy po czasie uzupełnić braki. Sama pompa posiada również diody ARGB i tutaj możemy sterować podświetleniem za pomocą dołączonego do zestawu kontrolera, bądź podłączyć ją bezpośrednio do płyty głównej. Podświetlenie LED-owe jest tutaj bardzo minimalistyczne, kierowane zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie minimalizm bez przesadnych choinek w komputerze. Dodatkowo za pomocą dołączonej pineski możemy całkowicie wyłączyć podświetlenie w naszej pompce. Chłodzenie zamontujemy na podstawkach Intela, jak i AMD, a całość pracuje bardzo wydajnie, natomiast przy maksymalnym obciążeniu nie da się tego ukryć, że chłodzenie jest dość mocno słyszalne. No i czas, moi drodzy, na krótkie podsumowanie. Chłodzenia od Be Quiet, czyli Silent Loop 2 w wersji 360 mm. Co mogę powiedzieć, moi drodzy? Najważniejsza kwestia to oczywiście wydajność. I tutaj, jeżeli chodzi o wydajność podczas
że tak powiem, nieużytkowania komputera, mamy temperaturę około 35 stopni, przeglądanie internetu, YouTube'a, oglądanie filmów, normalna praca biurowa na komputerze, około 45 stopni, chłodzenie naprawdę bardzo ciche, wręcz niesłyszalne. Jeżeli chodzi o gaming, tam około 65 stopni, również chłodzenie nie jest, wtedy jest słyszalne, ale nie jest to jakoś tam mega frustrujące, ten komputer stał bardzo blisko mnie, naprawdę nie przeszkadzało mi to, nie było jakoś mocno to chłodzenie słyszalne. Natomiast jeżeli chodzi o testy ekstremalne wydajności procesora Prime 95, tam po około 1,5 godziny maksymalna temperatura to 89 stopni Celsjusza. No i tutaj muszę powiedzieć, że to chłodzenie wtedy już było słyszalne na 2200 obrotów, mimo że Silent Wingsy zamontowane, ale to chłodzenie było już tutaj słyszalne, dawało się we znaki i tak raczej pracować by się nie dało. Natomiast są to ekstremalne sytuacje, takie jak właśnie 100% obciążenie procesora. Natomiast w codziennym użytkowaniu, graniu w gry wydaje mi się, że naprawdę świetne rozwiązanie. Chłodzenie działa bardzo dobrze. Jeżeli chcecie kupić jakieś chłodzenie na swój procesor, macie jakieś 7,5 stówy, rozważacie, zastanawiacie się nad zakupem, ze spokojem ten produkt mogę Wam polecić. No i co więcej, moi drodzy, tak sprawuje się to urządzenie, to chłodzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, jak Wam się podobało. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja na kanale, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.